No. Przepraszam, panie przewodniczący, czy my możemy wrócić formalnie do tego? Nie, na to się nazywa. Nie, 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 że
okoliczności nie są podnoszone w postępowaniu przygotowawczym, nie powinny być okolicznościami upublicznianymi, dlatego że to nie jest sprawa, która co do zasady, co do meritum, jako do rozpoznania, trafia do sądu. Jest to tylko i wyłącznie tylko posiedzenie w przedmiocie zażalenia na odmowę wszczęcia postępowania. Natomiast ja w tej chwili Państwa uprzedzam, że za upublicznianie wiadomości z postępowania przygotowawczego grozi odpowiedzialność karna z artykułu 241 Kodeksu karnego.